Serdecznie pozdrawiam wszystkich. Chyba już się nagrywa, chyba już jesteśmy na wizji. Dla Was dzisiaj po raz kolejny Barbara Wojtkowska, architekt i zajmująca się taką wielością tematów, że pójdziemy po kolei. Będzie więcej części, ale nie mówię kiedy one będą, bo musimy je dogrywać stopniowo. To też zależy od tego, co chcecie, czego, jakichś tematów najwięcej. Witaj Barbara ponownie. Witaj Joanna, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Ach, i mnie dzisiaj też, bo jestem tak ciekawa tej wody, o której dzisiaj opowiesz, i to jest ta ikonka za tobą. Woda Donawę. I dzisiaj będziemy mówić o wodzie. To znaczy, ty będziesz mówiła tym razem, bo ja nic nie wiem o wodzie Donawę. No, możemy ją też nazywać wodą wzorcową, bo tak bywa nazywana. I to, co widzisz na ekranie i to, co za chwilę pokażę w prezentacji, to jest tak jakby spuścizna, dorobek życia holenderskiej bioenergoterapeutki. I tak się złożyło, że ja po niej odziedziczyłam tą spuściznę jej życia. Zostałam w ten czy inny sposób wybrana i mam to przekazywać dalej. I w ostatnich latach ta woda, problem wody wzorcowej i zapotrzebowanie na wodę wzorcową i zainteresowanie wzrosło bardzo. A ja tak naprawdę rozpoczęłam to już w roku 2010-2011, kiedy robiłam prelekcje, pokazywałam Donawę w Katowicach na targach u Niny Greli i pisałam o tym artykuły. Także pierwsze publikacje były już w roku 2010, a przez to, że w ostatnich latach to zainteresowanie ogromnie wzrosło w Polsce, więc ja pokazałam to kolejny raz na targach zdrowia w Anpolu i od tej pory widzę, przynajmniej zgłaszają się do mnie ludzie, którzy chcą tą wodę używać. Tak, ja mam tutaj pytanie, od razu będę Cię troszeczkę zatrzymywać, bo sama chcę zrozumieć i być może nie tylko ja. Jak ta Holenderka dostała tą wodę? Bo z tego, co ja tam sobie poczytałam, to rozumiem, że należy to też do symboliki, jest odpowiednia tego symbolika, jest to związane z Atlantami i jest to związane z językiem, ze słowami. Tak. Jak ona to dostała i jak to ty dostałaś potem? Tak. Ja mam przy sobie parę obrazów. Większość z nich to są rysunki wykonane przez Wałtrinę. Ta kobieta nazywała się Wałtrina Winkler-Prinz. Ona już nie żyje od 2 lat. Zmarła w grudniu 2019. Miała wtedy 93 lata. Mm-hmm. Czy widać teraz mój ekran? Tak, widać, tylko ten czarne tło, gdybyś mogła usunąć z tego ekranu. O, właśnie to. Czekaj, ja zaraz to... Może da się po prostu przesunąć na którąś stronę. Teraz widać? Tak, i jeszcze bardziej to tło czarne. Mam nadzieję, że można gdzieś... O, super. Teraz już jest okej. O, dobrze. Więc ja może zacznę od początku. Ja poznałam Wałtrinę, kiedy mieszkałam w Holandii, chyba możliwe, że to było jakieś 20 lat temu. Spotykaliśmy się z grupą świadomych, znajomych na takich spotkaniach, które nazywały się, to był klub energii punktu zerowego i wszyscy ludzie, którzy zajmowali się interesującymi rzeczami i majstrowali różne dziwne urządzenia, pokazywali to, co robią, więc to były niebywale inspirujące spotkania, a Wałtrina była stałym gościem, była też przyjaciółką człowieka, który ten klub założył i przyjeżdżała i sprzedawała po prostu w buteleczkach za symboliczną kwotę tą wodę Donawę i opowiadała często historię o tej wodzie. I tam pierwszy raz się dowiedziałam o tym właśnie od Wałtriny bezpośrednio na tych spotkaniach w Holandii i zaczęłam tą wodę intensywnie używać. W tym po prostu kupiłam od niej, bo to woda wzorcowa, którą udało się Wałtrinie wypreparować, bo otrzymać, bo to jest bardzo długoletni proces i ogromna energia, którą ona w to włożyła. Ta woda po prostu rozmnaża się w bardzo szybki sposób i to jest pierwszy raz udało się na Ziemi zrobić
proces, kiedy woda przekazuje informację dodatnią, pozytywną, innej wodzie. I wałtrzyna doprowadziła do punktu, kiedy w ciągu 2 godzin bo to przynajmniej było to tak zbadane, że jeżeli wlejemy 2 krople tej wody wzorcowej do wody kranowej, która ma wartość poniżej 6000 w skali Bowisa, bo tak się najczęściej energetycznie mierzy wodę, to jeżeli wlejemy tą wodę do nawy, to po 2 godzinach ta woda, która kranowa w słoju, powiedzmy 2 litry, całe one zmieniają się w tą wodę wzorcową o niezwykle wysokiej wartości w skali Bowisa i o zdolnościach uzdrawiających. I to jest właśnie ta główna zaleta tej wody, że ona się w czasie tych 2 godzin strukturyzuje i dostaje informację, która została wprowadzona do tej wody wzorcowej, tej wody, którą Wałtrzyna preparowała we wcześniejszym procesie. I ta woda przekazuje całą tą jakby zdolność, która w sumie pochodzi z eonów lat i z całego otoczenia i ze wszystkich możliwych świętych źródeł na Ziemi, przekazuje tej wodzie kranowej, która jest w słoiku czy w butelce. I wtedy, kiedy my tą wodę używamy, to po prostu nasz organizm dowadnia wszystkie swoje komórki i dostajemy ogromną ilość energii, potencjału po prostu energetycznego. Więc to jest gigantyczny potencjał energetyczny zawarty w tej wodzie, który jest jakby skumulowany. I przez bardzo długotrwały proces, który Wałtrzyna przeprowadzała, ten proces został doprowadzony do perfekcji, do szybkiego przekazu innej wody. Jak ona to zaczęła robić? Bo rozumiem, że to trochę tak jak nasza Krysia z Atlanty. Jej to też coś długo tak, zajęło. Tak, jej dokładnie. To też długo zajęło. Odkryła coś, co jest proste w zastosowaniu, można i ma tam rezultaty. Takie właśnie tego typu, o których mówimy, a tutaj nie chcę powiedzieć, bo jesteśmy na wizji, więc nie będę używała niektórych słów. Jak ona do tego doszła? Jak ona dostała tę wiedzę? Czy to były też przekazy? Tak, zaraz opowiem o tym, bo to jest bardzo ciekawe. Natomiast muszę 2 słowa powiedzieć o tym, co opowiada się obecnie, bo są firmy, które sprzedają wodę wzorcową, albo przynajmniej mówią, że jest to woda wzorcowa i twierdzą, że mają, że ta woda pochodzi od Masaru Emoto. Ha, no. I nie może to być prawda, dlatego że Masaru Emoto zrobił niesamowitą rzecz, bo on potrafił zwrócić oczy całego świata na problem wody i na możliwości wody, ale on zajmował się badaniami istniejącej wody i zajmował się badaniami w strukturyzacji oczywiście, ale też wpływu myśli i emocji na wodę i pokazywał, jak bardzo woda informatycznie przyjmuje informacje z otoczenia. Ale Masaru Emoto nigdy nie zajmował się produkowaniem wody wzorcowej. On pokazywał nam bardzo dokładnie w swoich wieloletnich doświadczeniach, poprzez to, że mikroskopowo pokazywał strukturę wody i kryształy, czyli po prostu nie ma 2 takich samych kryształów, więc miliony różnych kryształów wody formowanych w taki czy inny sposób, jak bardzo ich wygląd zależny jest od tego, w jakim środowisku powstały i jak czysta jest woda. I jeżeli ludzie modlili się przy jakimś pojemniku z wodą, to potem, gdy ją zamrażano i badano, to te kryształy były piękne w swojej formie. Jeżeli woda znajdowała się w miejscu, gdzie przekazywane były bardzo negatywne emocje, albo była to woda pochodząca z bardzo zatrutych jezior czy rzek, to miały te kryształy bardzo nieregularny i brzydki kształt. I ekstremalnym uważam jego doświadczeniem i zdjęcie, które ukazało się wszędzie, to było zdjęcie kryształu wody, gdzie słowo szatan było napisane koło tej wody i tam było, pokazywała się wręcz postać taka złowroga w tym krysztale, co dla mnie to jest naprawdę niesamowite, ale to jest wszystko to, czym zajmowało się Masaru Emoto, to było badanie istniejącej wody, nie było mowy w ogóle o tym, żeby, o tu mam przypadkiem to zdjęcie, nawet nie wiedziałam. Po lewej stronie to brązowe zdjęcie to jest znak w krysztale wody, gdzie właśnie napisano słowo, o którym już mówiłam, to pokazała się taka figura. Więc woda jest po prostu nośnikiem informacji i odbija jakby informacje z otoczenia i emocje ludzi. I to jest nieprawdopodobne, czy prawdopodobne, bo jest badane naukowo. Także to jest właśnie główne, to były główne badania Masaru Emoto i to on przekazał światu. Natomiast u niego nigdy nie mówiono o tym, że można wyprodukować wodę wzorcową. Także podobno ten proces otrzymania wody wzorcowej udał się gdzieś jeszcze w Ameryce Południowej, innej kobiecie. Natomiast Wałtrzyna w Europie była jedyna i cała woda wzorcowa, jaka pochodzi
jaką możemy kupić, czy dostać, czy po prostu otrzymać od kogoś. To jest w zasadzie ta woda wzorcowa, prawdopodobnie, którą ona przed laty w Holandii uzyskała. To tutaj mam zdjęcie takie z miejsca, mini laboratorium, które Frank Bonte, szef tej naszej grupy w Holandii miał, i tam było dużo konferencji, spotkań, zajmowaliśmy się różnymi ciekawymi rzeczami, ale także to tak pokazuje. Czyli rozumiem, że dalej to jest właśnie Tak, ona funkcjonuje. To jest ta ona i Frank. Woda jest robiona, ta woda wzorcowa w Holandii jest robiona w tym instytucie. Nie, 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 jest, nie jest robiona, bo to Bałtina, ja już zaraz mówię, na czym to polega. Ta woda jest, my tylko teraz korzystamy z tego, co Bałtina już kiedyś otrzymała, i możemy ją w nieskończoność rozmnażać. I możemy dodawać swoje własne intencje, bo to można dodawać do tej wody, ale tak naprawdę tą pracę wykonała Wałtrina w długoletnich doświadczeniach, zaraz opowiem, jak się to działo, i ona, jej się ten proces udał i była woda ta już w takim stanie, w jakim ją teraz mamy, już to już było 15-20 lat temu znane. I tylko że w Polsce to nikt się tym za bardzo nie interesował, nie było to znane, w Holandii i we Francji o niej pisano, i woda była rozprowadzana. I tu mam taki artykuł, który jest tłumaczeniem artykułu z holenderskiego czasopisma o niej właśnie, i też zawsze wszyscy oczywiście Masaryk wspominają, i przede wszystkim pisano o jej pracy. I ona to nazywała też terapią symboli, bo dzięki symbolom dotarła do tego, jak ta woda się rozmnaża, i doprowadziła do tego, żeby woda się rozmnażała. I ona też nazywała, że to powstają swoiste pola mocy, że każda kropla tej donawy tworzy pole mocy, które ma jakby mądrość i miłość i siłę w sobie, która jest w stanie ludzi uzdrawiać. Ale nie tylko ludzi, także jest w stanie uzdrawiać środowisko naturalne. Także ta pani, widzę, jest z Hagi, O, żałuję, tak. że nie poznałam, naprawdę. No bo to był mały klub i to było, wiadomo, że prasa, jak to wiadomo, o takich rzeczach to prasa konwencjonalna mało pisze, ale tutaj mam taki fragmencik w tej prezentacji, zresztą to jest dostępne na mojej stronie donawe.pl, i tu jest opisana w skrócie ta historia. Ona się urodziła w 2024 roku. I prowadziła własny gabinet, ale uczyła się bardzo wielu różnych nauczycieli, zainteresowała się w młodości pracą terapeutyczną połączoną z solą, przepraszam, a potem z wodą. I generalnie podstawa tej informacji zainteresowania wodą leżała w takich szkoleniach, które przeszła u francuskiego lekarza. On uczył o tym, że tam była procedura elektromagnetycznego przekazu informacji, ale woda była tym nośnikiem, roztwór wody i soli fizjologicznej. I tak się zaczęła jej przygoda z wodą, z tym, że ona poszła w tym bardzo daleko, bo zaczęła otrzymywać przekazy różnego rodzaju, i to jest właśnie ciekawe w tym wszystkim. Ale ponieważ pracowała z dużą ilością ludzi, też były grupy terapeutów, które się regularnie spotykały, więc oni mieli możliwość eksperymentowania. Ale w pewnym momencie tej pracy nad wodą dostała taki przekaz, że ma kupić stół marmurowy. Kamień był do tego potrzebny. Zbudowała wtedy, czy ktoś jej pomógł zbudować piramidy. I to był takie miejsce energetyzacji, gdzie zaczęła eksperymentować i przywozić wodę z różnych źródeł. I tak jakby dokładać tą informację z tej wody z różnych źródeł i z kryształów, z najróżniejszych materiałów. I w buteleczka, i buteleczki, które tutaj widać pod stołem stojące w pojemniku, były następnie dawane pacjentom przychodzącym do niej na sesję. I ona jeszcze prowadziła bardzo ciekawy eksperyment, że zajmowała się też tak zwanym touch for health, czyli dotyk dla zdrowia. To jest ten metoda taka, że można poprzez nacisk na rękę otrzymać informację prawdziwą od człowieka na różne tematy, czyli na temat jego zdrowia, na temat jego otoczenia, tego, co myśli, czy najróżniejsze historie. I ona po prostu sprawdzała przy pomocy tej metody Touch for Health, sprawdzała zawsze, czy informacja jest prawidłowa. Ale też zaczęła od tego, że w momencie, kiedy już przeszła w terapii, dawanie ludziom, tej terapii po prostu polegały na tym, że przyjmowała ludzi w gabinecie, ale potem jak
odsyłała ich do domu, to zawsze dostawali jeszcze od niej jakiś środek, który mógłby tą terapię jakby w środowisku domowym też wzmocnić czy utrzymać. I zaczęła tak jakby preparować wodę pod kątem różnych schorzeń. I to trwało przez kilka lat. I kiedy pacjenci wracali i mówili, że na przykład problemy wątroby czy żołądka zaczynają znikać po tej terapii, pili tą wodę, która była specjalnie dla nich zrobiona, to po iluś latach ona zaczęła się zastanawiać, czy skoro już opracowała wodę pod kątem 30 różnych schorzeń, to jak teraz ją połączy, czy nie da się jedną i tą samą wodą wszystkiego leczyć. No i zaczęły się pokazywać bardzo dobre rezultaty. No i wtedy dotarła do niej informacja o tym we śnie, że ma zbudować piramidkę. Znajomy jej zbudował piramidę, kopię piramidy Cheopsa. I w tej piramidce ta woda była trzymana, a potem zaczęły się dziać dziwne historie, bo ona zaczęła dostawać channelingi ze znakami różnymi. Mm-hmm. Jak pracowała z ludźmi, to pokazywały się słowa całe. I najpierw tak jakby woda rozmawiała z nią słowami alfabetu holenderskiego, potem pokazały się słowa z języka, którego nie była w stanie zrozumieć. I po iluś tam słowach ktoś ze znajomych stwierdził, że możliwe, że to jest sanskryt, bo to brzmienie tych słów wskazywało na sanskryt. Znaleźli profesora w Belgii, który był profesorem sanskrytu, wysłali do niego te słowa zapisane w alfabecie. Ona tak robiła, że na butelkach zapisywała poszczególne litery i potem jak człowiek, jak wybierała kolejną, powiedzmy miała tam tyle liter w alfabecie tych buteleczek z wodą i każdy, kto wychodził z gabinetu po terapii, po prostu przez Touch for Health pokazywało się, jakie butelki ma ze sobą zabrać. I te literki tworzyły właśnie te dziwne słowa. No i się wtedy okazało, jak profesor dostał od nich te zapisane teksty. Tutaj właśnie są te wszystkie teksty. To się okazało, że są to słowa w sanskrycie, które były jakby przekazem dla tego człowieka, takim skrótowym przekazem w postaci jednego czy dwóch słów, które dawało takie clue na dany moment, żeby się coś w życiu zmieniło. Czyli taka afirmacja wręcz w sanskrycie. Tak, afirmacja była tak. Aż mam ciarki, jak tego słucham. Ciekawe, kto jeszcze ma ciarki, jak tego słucha, bo... Absolutnie niesamowite to było. I z tym sanskrytem to trwało ileś tam, nie wiem, czy wiele lat, ale powiedzmy, że to były takie procesy trwające po kilka lat każdy. Mhm. I teraz w 87 czy tam w 86 roku zaczęły się pojawiać słowa, których już zupełnie nie potrafiła z żadnym językiem powiązać. I przyśniło się, że jest to język. Jednej nocy miała taki sen, że jej pokazały wszystkie litery alfabetu i przekazano jej, że to jest język Atlantydy. I ona była w stanie, kupiła następnego, pobiegła do sklepu, jak się obudziła, kupiła zeszyt, bo to dosłownie Frankowi to opowiadała, temu Frankowi Bonte, kupiła zeszyt, czy papier w kratkę, bo tylko na papierze w kratkę dało się to dokładnie narysować i pamiętała na tyle, że rozpisała te litery. I potem jak kolejni ludzie do niej przychodzili, czy jak były jakieś spotkania grup, to właśnie też tą metodą Touch for Health powolutku próbowali każdą literę jakby rozłożyć na części pierwsze i ten dźwięk tej litery znaleźć. I to są te litery tego języka jakby przez nią odtworzonego i każda litera ma swoją dźwięk. Więc to było bardzo długa, prawie naukowa, żmudna praca. To nie było z dnia na dzień, to wszystko trwało lata. Przepraszam, znasz te dźwięki, bo teraz rozumiem, że czy to jest cały alfabet, jak zjedziesz tutaj i każdy będzie mógł sobie zatrzymać, jest trochę dłużej, to zatrzymajmy tutaj. Można zatrzymać filmik i po prostu ktoś może sobie też przerysować albo podamy zdjęcie, jeśli chcesz. Czy znasz dźwięki tych liter? Nie, ja osobiście nie znam tych dźwięków, ale jeżeli one są zapisane tak, żeby można było po prostu po holendersku je przeczytać, to jestem w stanie je po holendersku przeczytać. Ale to są litery takie, bo są w różnych miejscach na Ziemi były przekazy, które mówiły o tym, że jest to język Atlantów. To się działo też za czasów alchemików. I są pewne podobieństwa, ale mnie wygląda na to, że ona dostała to w taki najbardziej precyzyjny sposób i to znaczy, wiadomo. Przepraszam cię, to jest na język holenderski, czy możesz na zdrowie?
Dziękuję. Czy możesz przeczytać kilka, bo rozumiem tak, coe, loe, coe, czy tak się czyta, żeby ktoś miał, ktoś kto to widzi, żeby miał takie mniej więcej pojęcie o wymowie, bo to, co teraz przedstawiasz, przypomina też czasami, jak ktoś ma channelingi, przekazy i ktoś się przedstawia, jakaś istota, to mówią, że nie ma takiego języka, że ciężko jest to wypowiedzieć. Tak, tak. To jest według mnie to bardziej będzie w stylu o z e połączone, będzie raczej po, albo to, albo wręcz ja nie potrafię tego dokładnie wymówić. Ale czy tutaj może tak jak po holendersku ona miała? Można, albo po holendersku można by to przeczytać alfu, ale mnie się wydaje, że to jest raczej alfo. Okej. Okay. Ai, ui, ito, au, eu, no. To są dźwięki trochę jak w języku chińskim, takie bardziej polegające prawdopodobnie na zmianie tonu. Ale też nie wiem na pewno. No, może... Hou, dou, hou, lou, czyli to wszystko jest takie ou. Ou. Nie o e, tylko się czyta mniej więcej o u. Ale też to są nazwy liter, bo z kolei słowa na pewno z kolei występuje zmiana w fonetyce tego. Także aha, ja a to myślę, Jerek, i Jerek, jakbyś to przeczytała? Czekaj, to von Moe. Loe, Noe, No, tak zwane. To rozumiem, że to można się szybciutko nauczyć, jeśli tam pewnie ktoś holenderski zna. To o właśnie to trzecia, druga, trzecia linijka. To Irek? Irek. Tak. Irek. Irek. Irek, Isu. Isu, proszę, Isu. To jest Iruna, Isa i tu Isu i jeszcze imię Jezusa, tak? Tak, tak. Kukoe? Kuku by mogło być, albo kuką. Kuku, proszę. No. Także nie potrafię tego powiedzieć, ja też nie jestem za bardzo w dźwiękach biegła, bo być może ktoś dostaje channelingi, które polegają na dźwiękowych channelingach. Ale może coś się też naszym słuchaczom aktywuje, jak to właśnie czytamy, tak, bo może poprzez dźwięk. So, hold, so, czy to będzie so? So, też wydaje mi się, że so. Nmo, po, bo, so, cio, uik, oik, oik. Tkufu, tkufu, w dół, w dół, w dół, w dół. To byłoby po holendersku i, ale... takie umlautowe też po niemiecku. Tak, tu, nie wiem, fo. To jest siu. Siu, może siu. Może siu. Kto wie, to proszę, proszę się nagrywać. Tutaj zobacz, to jak wygląda jak omega. Omega. Omega, omegu, omegu, może, go, omego, omegu. Tak. Także, no. W każdym razie to jest nawet dokładna data, bo to się działo w pewnych momentach. Zrobione 24, tak, widzę, tak? 30. Między 24 a 30 sierpnia 87 roku, a najwięcej dostała tego w nocy, bo były takie noce, kiedy ona nie mogła spać, tylko zapisywała wręcz obrazy i to był między 29 na 30 sierpnia. Więc a nazwa tego alfabetu była Bozegi. Okej. Okay. Ktoś będzie miał, może ktoś będzie miał właśnie też jakieś właśnie coś się aktywuje, czy jakieś przekazy i zobaczmy. I proszę, tu jeszcze masz, że to jest połączone z plejadianami, tak? Jak skończyła channelingować alfabet i używała, i ona przy tym jeszcze ciągle go używała w pracy z ludźmi, więc każdy człowiek, który przychodził, wychodził od niej z gabinetu i po terapii dostawał jeszcze słowo w tym języku, które było tak jakby przewodnikiem dla niego, albo sposobem, żeby utrwalić terapię, czy pomóc mu w życiu w codziennych sprawach. Więc tak to wyglądało, ale po tym alfabecie zaczęło się coś jeszcze bardziej niesamowitego, bo zaczęły się, i ona wtedy nauczyła się rysować w kadzie, bardzo precyzyjne, skomplikowane rysunki, bo zaczęły się jej pojawiać znaki takie, jak tutaj widać. Ja tutaj dodałam do tego tekst, ale reszta znaków to są po prostu znaki, które są, wchodzą z jej archiwum. I to są PDF-y zrobione i wszystkie te znaki, jeżeli na nie spojrzycie, to bardzo wyraźnie widać, że to są znaki 3D,
ona rysuje na płasko jakby coś, co widzi w 3D. Wow. To było narysowane i to i generalnie jak zaczęto to badać, to się okazało, że to są po prostu różne formy struktury wody, z tym, że nie wiemy, czy to jest tylko struktura wody na planecie Ziemia, czy jest to struktura wody występująca również w kosmosie, bo tych znaków ona dostała 5000 sztuk. I to trwało naprawdę latami i teraz te znaki były jakby po to jej dawane, żeby ona mogła tymi znakami wodę wzorcową energetyzować. Czyli jak powstawał taki znaczek i był rysunek nowy zrobiony, to ona ustawiała go na stole marmurowym pod butelkami i ta woda tak jakby nasiąkała energią tego znaku. Gdzie możemy te znaki zobaczyć, otrzymać? Bo rozumiem, że nie masz tutaj 5000 znaków. Nie mam, nawet nie wiem. Niektóre z nich są w formie, jak zaczynała rysować rysunek, to on był dużo mniej skomplikowany i tak wyglądał ten proces, że zaczął się taki rysunek, a kończył się tak już, że był tak zagmatwany, że po prostu był już prawie że czarny czy ciemny. I to są jakby formy pośrednie w trakcie rysowania. Niektóre były bardziej okrągłe, inne były sześciokątne, inne na formie krzyża. A to się kojarzy. A to powiem wam, to pochodzi z artykułu, kiedy napisano o niej w prasie francuskiej i tam zamieszczono zdjęcie, to jest zdjęcie kropli wody, tylko ja już nie pamiętam skąd, było pod mikroskopem elektronowym zrobione. I to było, i stwierdzono wtedy, że to, co ona rysuje, te tak zwane mandale, to wszystko to są różne formy struktur wody, tylko w różnej formie po prostu, woda po prostu jest przekaźnikiem informacji, w związku z tym, tutaj właśnie porównywano te rysunki z tym zdjęciem z mikroskopu elektronowego. Aha, czyli w ten sposób, dobrze, bo mnie się kojarzy teraz tą naszą Demią wręcz, skojarzyło mi się. A tak, no. Głupio, ale no sama przyznasz, że tutaj właśnie ten rysunek jest teraz bardzo popularny. Prawda? I masz rację. No. Coś w tym jest i zastanawiam się, czy po prostu nie mamy, tak jak mamy informację podawaną w formie wody, czy na przykład nie mamy informacji podawanej przez wibracje w powietrzu, nie? Tak, możliwe. Wiesz, ona wyprzedzała swój czas, także tutaj są różne badania nad wodorem i nad wodą i pokazano, to dalej, to pochodzi z tej prasy francuskiej, to zdjęcie, gdzie pokazano właśnie różne struktury, cząsteczki wody i to były różne, wodór jest w różny sposób, cząsteczka wodoru, różne wielkości. I to pokazuje różnice w formach, to są struktury krystaliczne po prostu. Także, a potem co jeszcze muszę powiedzieć, że cały, przepraszam, tu jakość zdjęć jest kiepska, ale cały nasz klub zajmujący się właśnie tych przyjaciół Wałtryny, po prostu wszyscy dostali od niej takie zadanie, że mamy jeżdżąc po świecie brać tą butelkę ze sobą i po prostu tą wodę gdzie się da do wszystkich możliwych zbiorników wpuszczać, czyli na przykład jeżeli miało się szansę być gdzieś w górach u źródeł rzek, to przy jak wlało się tej wody więcej do źródła, no to miała szansę ta woda oczyszczać tą rzekę powoli. Oczywiście, że lepiej byłoby wlać wiadro wody strukturyzowanej, czyli należałoby tam siedzieć godzinę, dwie i poczekać, aż się wiadro całe strukturyzowanej wody zrobi, ale nawet jak wlewało się parę kropel, to one też swoją pracę robiły, bo to się w nieskończoność rozmnaża. Czyli te dwie krople wody na litr, tak jak tutaj miałaś napisane, po 2 godzinach ten cały słoik tej wody ma tą samą wartość, co te kropelki, tak? Tak, dokładnie, tak. Także i ten proces był, dopóki Wałtryna żyła, on był bardzo szybki. Zauważyłam, że po jej śmierci ten proces nieco spowolnił. Jest po prostu wolniejszy. Ja też nie poświęcam całej, ja rozumiem, że znaczy, gdybym naprawdę mogła się tym zajmować full time, to może to by to lepiej działało, a że mam inną pracę i jest to jakby tylko dodatkowe moje działanie i tak obiecałam Wałtrynie, że napiszę książkę o tym. To będzie na razie książka po polsku, potem proszą mnie już przyjaciele, żeby napisać to po... Właśnie ta książka opiera się na... Książka, no jest to po prostu dokumentacja z materiału Wałtryny.
Ale prawda też była taka, że w sumie część ludzi nie mogła nawet odcyfrować większości jej rysunków, no bo one wszystkie były w kadzie rysowane. I one też, co ciekawego też jest może, dla mnie, ja też odkryłam coś takiego i przynajmniej taką informację dostałam, że struktura wody to, i to ta informacja nie pochodzi ode mnie, jeżeli przeczytacie coś o Keplerze, Kepler uważał, że kryształ wody, sześciokątny kryształ wody, to jest tak jakby pokazywała się nam dusza Ziemi. I że dlatego ta woda jest dla nas taka ważna i dlatego tak bardzo powinniśmy dbać o to, żeby woda była czysta i pić czystą wodę i próbować oczyszczać zbiorniki dookoła nas, bo my wtedy też jakby pomagamy duszy Ziemi, ponieważ oczyszczamy tą strukturę krystaliczną Ziemi, oczyszczając wodę. A woda wzorcowa wlewana wszędzie do różnych zbiorników zanieczyszczonych w ostatnich dziesięcioleciach pozwala się Ziemi odnowić, bo przenika wszystko i ratuje wszystko. A dzięki temu też my jesteśmy oczywiście zdrowsi, bo sami jesteśmy, składamy się w 70% z wody, więc jest to szalenie ważne dla nas. Ten kryształ mi się kojarzy też z runą Isa, bo też jakby reprezentuje, to jest też ochrona i też ma taki właśnie symbol tam. To jest ciekawe, jakie to są synchronizacje obecne w różnych kulturach, że gdzieś tam sprowadza się do tego samego i przez to możemy bardziej zrozumieć, uświadomić sobie, z czym mamy do czynienia. Rozumiem, że zostało ci to przekazane dalej, żebyś tą pracę dalej niosła w świat. Czy potrzebujesz wolontariuszy, czy ktoś tutaj się może zgłosi? No może tak, ja wiem, nie wiem, myślę, że... No zobaczmy, po prostu zobaczmy, kto się tym zainteresuje, kto poczuje w sobie, że jest to dla niego, bo ja czekam właśnie na swoją wodę. A tak, tak. Czekam tak. na swoją wodę i rozumiem, że, bo żeby też zabezpieczyć przed takim, żeby nie było, że ktoś potem sprzedaje jakoś tak za przeproszeniem po chamsku, także bardziej, żeby to, no... przyjacielsko po znajomych, a jeśli już coś, ktoś chce jakieś biznesy robić, ty masz tą fundację swoją, to bardziej chyba na współpracę z tobą, żeby po prostu się skontaktować z tobą i takie najlepsze możliwości ogarnąć to już z tobą dalej. A jak ktoś dostanie, no to właśnie znajomym, przyjaciołom i ktoś tam wahaduje, będzie sprawdzał pewnie. Tak, tak. No i robimy wodę. Czy widać teraz mój ekran? Tak. Dobrze, tak. Tu ja pokażę jeszcze parę z tych obrazów rysowanych przez Wałtrinę. Więc powiem tak, że generalnie możliwości zastosowania do NAVE są prawie, że nieograniczone. To tylko zależy od naszej fantazji i pomysłów i możliwości. Ja też mam parę pomysłów, chciałabym zrobić urządzenia, gdzie ta mogłaby ona być bardziej przemysłowo wykorzystywana. Natomiast bardzo ważne jest, mnie się wydaje, że też, żeby pamięć Wałtriny została zachowana przy tym wszystkim i bardzo mnie boli, jeżeli gdzieś ktoś zaczyna wodę wzorcową rozprowadzać i ja mogę wahadełkiem sprawdzić, że jest to samo, co w moich buteleczkach. A ktoś mówi, że sam uzyskał tą wodę wzorcową w ciągu tam roku, dwóch, trzech badań, to jest po prostu śmieszne, bo ja sobie zdaję sprawę, że ta kobieta włożyła właściwie w proces, ona tak jakby od nowa tą donawę pozyskała dla ziemi. Praca życia. Tak, po prostu praca całego jej życia. I za chwilę opowiem jeszcze jedną historię, bo to jakby nie jest wszystko o Wałtrinie, bo to jest to, z nią spotkałam się w Holandii, zaczęłam pić tą wodę, używać i ja sama na sobie doświadczyłam, jak bardzo wpływa to korzystnie na poziom energii. I ja po prostu uwierzyłam w to i zaczęłam to wszędzie, do wszystkiego używać, do gotowania, podlewania i tak dalej. A mam, moja działalność w Polsce wiąże się naprawdę z tak ekstremalnie wyczerpującą pracą, ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, żeby przeżyć jako architekt w Polsce, jaka ilość godzin wkładana jest w to, co robię. I powiem tak, że Donawe mi bardzo w tym pomogła. Natomiast kiedy zaczęłam o niej opowiadać, to spotkałam, no dziwne rzeczy zaczęły się dziać, nie za fajne
Nie, ale to już nie będziemy o tym opowiadać, bo mamy tylko mówić o pozytywnych rzeczach, a nie o negatywnych. Znaczy, wiesz co, ja nie wiem, jeśli można coś powiedzieć, tylko tyle po prostu, żeby każdy był uważny, że jak dostaje tą wodę, to może to nie jest ta woda, szczególnie jak ktoś zaczyna biznesy na tym robić, to być może warto zaznaczyć, że w momencie robienia biznesu woda traci na wartości i tak dalej. No tak, to się przydarzyło kilka razy, zauważyłam, zwłaszcza po śmierci Wałkiny. Ja dostałam taki Proszę. impuls, że w jedną noc zrobiłam, się dowiedziałam o tym, co się dzieje, to zrobiłam w jedną noc stronę internetową. Nie poświęca mi za dużo czasu, ale w tej chwili już się zaczęłam przykładać do tego i będzie rozwój w tym wszystkim. Będzie coraz więcej informacji o Wałtrinie, o jej pracy i o możliwości wykorzystania tych znaków. Natomiast ja w momencie, kiedy ktoś mnie prosi o buteleczki z Donawy, to wysyłam te buteleczki razem ze znakiem, który Wałtrina używała na co dzień. Ona też dostała w pewnym momencie taką informację, że ma używać znaczek z nazwanymi częstotliwościami różnymi. I to był taki znaczek, my to nazywamy słoneczko, zaraz go tutaj pokażę, który ja dodaję do wszystkich paczek, żeby można było go nakleić na butle czy na słoiki, w których rozmnażamy Donawę. Bo w momencie, jak się dostajemy te buteleczki, to po prostu mamy je natychmiast zacząć jakby tą wodę rozmnażać. I ja dlatego daję dwie buteleczki do paczki, żeby jedna stała gdzieś w szafie schowana jako zapas, ta malutka, 15 ml, a druga butelka najlepiej z zakraplaczem. Ona służy do tego, żeby ją na co dzień po prostu wkraplać do pojemników z wodą, na których naklejamy znaczki. Z tą częstotliwością 531. I w momencie, jak nam ubywa wody w tej buteleczce większej, to po prostu dolewamy wody mineralnej czy kranowej, jakiejkolwiek. I po chwili mamy już znowu buteleczkę pełną tej Donawę. Więc mając takie dwie buteleczki w zapasie w domu, to one w nieskończoność jakby nam się ta Donawę rozmnaża. Z tym, że zauważyłam, że ta Donawę potrzebuje w tej chwili więcej czasu niż 2 godziny, czasami 4. A bardzo często zdarza się, że jeżeli Donawę trafi do domu, do budynku, w którym jest niski poziom energii, czy coś się dzieje, czy jest silna energia yin, to potrafi to trwać, ten proces, zanim ona przekazu energii, potrafi trwać i cały dzień albo 24 godziny. Ona tak naprawdę też oczyszcza przestrzeń dookoła i można nosić ze sobą w małej buteleczce. Mam znajomego rolnika, który w tym momencie dodaje to do wszystkich upraw i ma niesamowite rezultaty na przykład przy wzroście kiełków. Zresztą ja też jak używałam jej intensywnie do podlewania, to miałam żyworódkę wielkości 1,5 metra. Ale tylko to po prostu w momencie, jak się tym zajmuje i pilnuje tego, to wszystko jest. No, oczywiście każdy, kto ma czas na to i może temu poświęcić trochę czasu i energii, to będzie szybko widział rezultaty. No i przede wszystkim używamy tego do picia, do gotowania, bo gotowanie temu nic nie przeszkadza, temu poziomowi energii, więc ja po prostu to otrzymam przynajmniej dwa duże słoje, kilkulitrowe, bo tej wody tak naprawdę się używa sporo na jedną osobę, a na gospodarstwo z kilkoma osobami, to jak postawimy 10 litrów na dzień, to też nie jest dużo. Więc można to zdarzać w nieskończoność, tylko mieć szklane naczynia, w których ta woda po prostu I wlejemy na trzeba tam, przepraszam, te naklejki mieć, czy można je sobie potem kopiować, jak ktoś sobie próbuje namnożyć tej wody na słoik, to... Ja te naklejki dodrukowywuję, mogę więcej wysyłać, także to nie jest jakiś problem. Można będzie ze strony ściągnąć, także. Ale to jak ktoś chce to komuś przekazać dalej, to ja mogę więcej tych naklejek wysyłać, to w ogóle nie jest problem. No to myślę, że najwyżej, jeśli już, bo to, no to też jest twoja praca jakby dodatkowa w tym momencie, żeby je wysyłać, to w razie co, jak ktoś chce, to nie wiem, może jakoś Musimy meldować od poproszę razu, to my czy coś, albo dokładamy wszystko. wolontariat i współpraca, albo pomoc na jakichś tam twoich warunkach, to kto ma ochotę się zgłosi. Ja na razie to w Krakowie po prostu organizuję i działa dobrze, więc Czyli przyklejać te naklejki na te słoiki, w które momencie, są jak się dostaje rozmnażane. te butelki z naklejkami w pudełku, to teraz akurat robię nowe opakowanie, więc to będzie w pudełeczkach, to wtedy te znaczki słoneczka są naklejane. Oczywiście ta woda bez tych znaczków też się będzie rozmnażać. To nie jest tak, że ona się nie rozmnaża. Tak samo ja też zajęłam się produkcją piramidy, ale pojawiły się takie zawirowania energetyczne. Nie wiedziałam, co na tej piramidzie ma być, były zakłócenia i do tej pory nie mam ostatecznego wydruku.
Także ludziom, którzy tam zapłacili za piramidkę, też ją dopiero będę wysyłać, bo generalnie rok trwało, zanim dotarły do mnie informacje, co było ważnego w tej piramidzie, bo można samemu sobie zrobić piramidkę w domu, kopię piramidy Cheopsa i trzymać w niej tą malutką buteleczkę, ale mówię, to też nie jest konieczne, bo Danawe działa i bez tego. Ona działa też bez tych znaczków, a te znaczki to jest może takie bardziej też dla nas przy wzmocnieniu intencji i może pokazanie tych ważnych frekwencji, tych częstotliwości, które są na znaczku zaznaczone. Ale jeżeli wlewamy wodę do pojemników bez tych znaczków, to ona też działa. Także Super. najczęściej pojawiają się bąbelki na naczyniu, jak zaczyna, bo to jest żywa woda po prostu, ale bez bąbelków też podnosi wartość, bo czasami nowe sprawdzam. Tutaj akurat widać w tym słoiku, mam szungit dodatkowo włożony, także można mieszać szungitę, można też wodę oczyszczoną w filtrze węglowym wlać i do tego potem do nawę, można sobie do nawę wkropić do filtra węglowego, także to są wszelkie kombinacje są możliwe. Ona po prostu w momencie, jak się zetknie z wodą, która ma niższą wartość energetyczną i duże struktury cząsteczek połączonych razem, to ona doprowadza do tej restrukturyzacji wody, czyli rozbicia na małe cząsteczki i zarazem przechodzi ten cały jakby ładunek duchowy tej wody, który jest na bardzo wysokim poziomie, więc to jest to, co tu jest A najważniejsze. jakbyś jeszcze mogła, bo widzę tutaj te znaczki i każdy znaczek jest do czegoś. To już jest tego w alfabetu Tak, a teraz. zrobione, połączone. Mhm, I czy to też wysyłasz gdzieś tam, czy można sobie właśnie ściągnąć, każdy sobie tak. może wydrukować i nakleić na przykład na ten słoik, bo każdy z tych znaczków za coś odpowiada, ochronę i tak dalej, tak? Tak, ja te znaczki osobno drukuję na papierze samoprzylepnym, można sobie to używać jako podkładkę albo gdzieś nalepić na coś. Być może będę więcej rzeczy robić z tym alfabetem. Natomiast już wypróbowałam, ja jak już opowiadałam poprzednio, często mam do czynienia z miejscami, gdzie jest bardzo silna energia yin i trafiam na takie projekty domów czy na działki, gdzie po prostu należy je oczyszczać energetycznie i w przypadkach działek, które znajdują się blisko cmentarzy, jest bardzo trudno pracować, budować cokolwiek i pracować jak architekt, bo to po prostu najczęściej te projekty nie wychodzą. I wśród znaków Wałtriny jest jeden, pojawiła się taka jakby fraza, to było kilka słów. Przepraszam, zaraz to pokażę. To właśnie. To są te znaki, które ona wszystkie nazwała razem wspólnie takim skrótową nazwą poświęcona ziemia. Ale naprawdę działanie tych znaczków, które tutaj widzimy, tych słów, ja nie wiem, co one dokładnie każdy z nich znaczy, ale wszystkie razem tworzą niesamowitą ochronę w domach, które są położone blisko miejsc, w których zadziały się jakieś okropne rzeczy typu pola bitwy, albo które są położone blisko właśnie cmentarzy. I ja już to raz wypróbowałam to w przedziwny sposób, bo dziewczyna, która ze mną współpracuje, miała taki projekt na studiach, który zupełnie grupie całej studentów nie chciał wyjść, i razem ja dostałam informację wtedy, bo ona prosiła mnie o pomoc, że prawdopodobnie ta działka leży na miejscu dawnego jakiegoś cmentarzyska. I jak wszystkie projekty tym grupom dobrze szły, to ten jeden nie chciał profesor im zaliczyć, nie wychodziło to, gubiły się rysunki, bo są takie typowe objawy. I ja posłałam jej znaczek wklejony do maila i ona potem dostałam od niej informację zwrotną, że ten znaczek się tak dziwnie poprzyklejał do wszystkich rysunków, które były w grupie między nimi wysyłane, że przy każdym rysunku był przyklejony i ona tego sama nie zrobiła. I udało się im ten projekt zaliczyć chyba w ciągu 3 tygodni. Więc są takie typy, no to naprawdę ja w przypadki nie wierzę. Więc tutaj i Nieźle. także ja myślę, że to. Powiedz, jak ten znaczek, czy ktoś właśnie w domu może sobie to zrobić, oczyszcza miejsce, że po prostu sobie to albo maluje sobie, albo przykleja sobie, żeby to rozumiem, że jest w tej formie, Tak, ale są. na przykład niektórzy mogą to wygrawerować na działce, na przykład, to w którą Może. stronę? Czy to są jakieś kierunki, bo to rozumiem, że to jest Nie, nie. wertykalnie?
To nie Czy ma nie ma znaczenia? To jest tak jakby modlitwa. Ja to traktuję jako coś w rodzaju frazy, modlitwy, słów, które mają moc. Słowa, które mają moc. I nie ma znaczenia, jak je użyjemy. To tak naprawdę można wieszać na ścianie. Ja zrobiłam z niektórych znaczków nawet biżuterię. Zrobiłam srebrne słowa, które można nosić na szyi, tylko nie mam tego przy sobie. Także to też jest sposób wykorzystania tych znaków. A to, jak bardzo zaawansowana problematyka była w sumie tej Gautrinie pokazywana, chodziło, ona dostawała informacje dotyczące pól torsyjnych, jakichś technologii, o których sama pisała, że widzi informację, która dotyczy technologii, którą właściwie, której my w zasadzie jeszcze w ogóle nie znamy na Ziemi. Więc, no i to, i też bardzo dużo na temat różnych terapii. Także te słowa mają... To może na to 5G też podziała. No, być może też, tak. No, że... no, już o polach torsyjnych, ojej, przepraszam, wyleciało mi nazwisko, ale było, już się zaczęło mówić o tych polach torsyjnych. No, to Diana Wojtkowiak, doktor tak. Diana Wojtkowiak o tym mówi i robi niesamowite doświadczenia. No, a tutaj mamy coś, co znaki z potencjałem, który jakby pokazuje nam coś, co jest w naszych technologiach i w naszej wiedzy XXI wieku jeszcze w powijakach, więc także... Praca terapeutyczna. No, bierzemy się za malowanie, widzę tutaj. Tak. To jest bardziej takie rysowanie ołówkiem na papierze milimetrowym, no bo to rzeczywiście ona tak pierwsze znaki rysowała, bo to jest bardzo, te litery trochę wyglądają jak język jakiś komputerowy. Ale ja przetłumaczyłam niektóre słowa na polski, więc tutaj są znaczki, które to jest oznaczenie jakby tych słów. I to poziomo, żeby tam nie wertykalnie, tak. Bo niektóre dostałam od ciebie wertykalnie, czyli trzeba je tam poziomo, tak, trzeba poziomo gdzieś tam tak. Albo wydrukować, albo właśnie ktoś może namalować sobie, gdzieś tam zamieścić. Tak. Niektóre są podobne do znaków Wikingów. Troszeczkę, bo to też w zależności w jakiej strukturze, to jest ciekawe. No to mnie bardzo inspiruje do malowania, przyznam. Tak. To by było bardzo dobre. Także malujcie, róbcie, ściągajcie. Ja wszystkie te linki, mam nadzieję, że uda mi się nie zapomnieć tym razem, podam pod filmikiem. I tak jak ty na przykład budujesz te domy, czy to na przykład można takie symbole też wgrawerować niejako w ścianę? A, można je na ścianie po prostu, na suficie, na w ten sposób, tak? Ceramikę tak. Całą stworzyć, to jest, no. Tak, tutaj mam jeszcze taki, to co było opublikowane u niej, mam parę. O, a jeszcze i dla porównania może jeszcze jedną rzecz pokażę, bo szukając w internecie w alchemicznych różnych pismach, język Atlantów się pojawiał wcześniej i to było chyba odtworzone w XVIII wieku, czy w XVII, to tego typu znaczki są pokazywane, ale no ale z kolei tutaj rzymskie cyfry, tutaj pokazane też trochę to pismo przypominają, także... No, nie wiem, to jest jakby w świecie antycznym było to używane, ale kto dostał ten prawdziwy, ten prawdziwy język, raczej to wygląda na to, że Wotlina miała ten przekaz bardziej konkretny. Ale wiesz co, możesz jeszcze raz pokazać ten alfabet? Tak. Tutaj, ja oczywiście nie pamiętam tych jakby to było przerównać do tamtych znaczków, bo i w runach i wikingowie też mieli coś podobnego, że niektóre struktury były bardzo takie korpulentne, takie właśnie bardzo jak architekturę się tworzy, wszystko jest wyliczone dokładnie, że na kartce kwadratowej musisz to narysować. Ale część właśnie była, to samo oznaczało, ale było z takim rozmachem, bardzo owalne kształty. Tak. I to może takie pismo po prostu ręczne bardziej przypominać. Znaczy, także może... Tak jak chiński, też tak samo, znaki pisane są jakieś regularne, a w momencie, kiedy pisze się ręcznie, to już niczego nie przypomina. Dokładnie, tak jak my też piszemy ręcznie i jak mamy druk, to tak. Też to inaczej wygląda. Ktoś, kto nie wiem, za ile tysięcy lat będzie patrzył na nasze pismo, mówi wow, tak. To dopiero była cywilizacja. Tak. No i ja muszę jeszcze ostatnią historię dotyczącą Wałtriny szybciutko powiedzieć.
bo opowiadałam poprzednio o na podróży na Lanzarote i tam, gdzie próbowaliśmy odtwarzaliśmy w zasadzie te 800 lat przed wybuchem Atlantydy, Wałcina pojawiła się po prostu jako naukowiec. I widzieliśmy ją, cała grupa ją widziała w różnych działaniach i tam wtedy robiono badania na wodzie i na różnych. Były po prostu niesamowicie zaawansowane technologie, których my nawet nie potrafimy w tym momencie nazwać na poziomie naszego rozwoju cywilizacji. I Wałcina mieszkała na Atlantydzie i po prostu pracowała tam jako naukowiec. A możesz tą mapę jeszcze pokazać, gdzie tam Atlantyda jakby jest umiejscowiona? Tu widzę Tak, Lemuria. to są tak te interpretacje Różne. różne. Więc to jest jedna z takich ciekawszych, i Atlantyda jest tu pokazana na Oceanie Atlantyckim, ale według mnie, no to ona wtedy obejmowała po prostu całą Europę. Nie wiadomo, jak daleko sięgała, bo skoro na Saharze są ślady tego oka Sahary, to ogromne miasto, które wygląda identycznie jak miasta Atlantydy odtworzone z pism Platona. To znaczy, że ta Atlantyda była tutaj, gdzie teraz mamy Saharę, że tutaj też były miasta atlantyckie. Identyczne kształty okrągłe. Więc tak naprawdę jest nam trudno powiedzieć. I też nie było to zbieżne w czasie, bo cywilizacja mu istniała w innym czasie niż Lemuria, w innym czasie niż Atlantyda. Więc Atlantyda to są akurat niezbyt odległy okres czasu, bo jeżeli to do wybuchu doszło od 8300 lat temu, no to tak generalnie to, co nazywamy teraz dorobkiem Egiptu, to jest to po prostu dorobek Atlantydy. I tu jest główny punkt całego programu. I na szczęście mówi się już o tym i jest sporo badań na to wskazuje, ale to, co wszyscy się głowią, jak sobie Egipcjanie zbudowali piramidy i Sfinksa, a to nie Egipcjanie zbudowali, tylko dostali po prostu spadek po Atlantydzie. Więc to są urządzenia pochodzące z Atlantydy. Też ich wiek wskazuje na to, że było to w rozkwicie największym Atlantydy budowane. Już czytałam u Szpalera de Lubiczy 20 parę lat temu, że piramidy mają 11 tysięcy lat. On miał, nie wiem, czy miał channelingi, czy był na tyle mądry, ale to było w opozycji do całego świata zajmującego się egiptologią przecież pisane. Także wszystko to, co tu widzimy, to są właśnie urządzenia, bo to tak naprawdę to było związane z technologią. A co ciekawego, przecież polski projekt Cheops odkryto, tam ja nie brałam w tym nigdy udziału, ale czytałam książki o tym, co się, miałam kontakt z kimś, kto brał udział w tym projekcie i oni przecież widzieli to, że pod lewą łapą Sfinksa, jeżeli się nie mylę, czy pod prawą, już teraz nie wiem, ja tego nie widziałam, oni to widzieli, że tam była ukryta biblioteka pochodząca z Atlantydy i ogromna ilość pism. I potem jak oni zaczęli o tym opowiadać, to zniknęły te pisma spod tej łapy. Znaczy wywieziono to prawdopodobnie. Więc O, no, to są, no. i to jest, ja tego nie wymyśliłam, ja to czytałam w książce, którą napisał jeden z uczestników projektu Cheops, polskiego projektu, który się dział w Egipcie, a był oparty na tym, że channelingi pani Lucyny były i potem była współpraca archeologów i byliby doszli daleko dalej, gdyby nie zostało to zatrzymane w brutalny sposób. Więc nikomu nie zależy na tym, żeby ta wiedza Atlantydy została ujawniona, ale ta wiedza i tak się sama ujawnia, bo spuścizna Atlantydy była w kilku miejscach na Ziemi ukryta, templariusze częściej przekazywali. Oczywiście masoneria zajęła się tym potem intensywnie, no ale też. Tutaj mamy nowy temat. Ja bym go pociągnęła. Co wy na to? Następnym Żeby razem. pociągnąć następnym razem ten temat, bo tutaj wchodzimy, miało być o wodzie, ale no, jestem bardzo zainteresowana. Jeśli wy też, to piszcie. A my, to ja to i tak bym zrobiła. Czy ktoś chce, czy nie chce, mam nadzieję, że chcecie, tak jak ja, to ja bym się tutaj właśnie umówiła z tobą na kontynuacji o Atlantydzie i byś powiedziała więcej o tym projekcie. Co ty na to? No, a może zaprosimy kogoś z tego projektu, o ile znajdziemy. Tak, Ja bardzo. No, ja wiem jestem bardzo za. niewiele, ja wiem bardzo niewiele, ale na pewno są tacy, którzy wiedzą. Dobra, dziękuję Ci bardzo dzisiaj. Puszczamy o wodzie i mam nadzieję, że uda się kolejną, nie wiem, entą część robić, bo ja jestem zainteresowana. Staram się to robić też cyklicznie, właśnie z
z tematyką, że jedna tematyka i potem druga, żeby po prostu nie pomieszać, bo ja już potem nie mam tylko 100 znaków na tytuł. Więc chciałabym, żeby było wiadomo, co gdzie jest, bo potem będziecie się szukać i ja też nie mogę znaleźć. Także robimy u nas za chwilę, nie wiem za jaką chwilę, bo ja też naobiecuję i wiadomo, jak to potem jest, ale planuję, że będziemy dalej ciągnąć temat. Dobrze. Dziękuję Ci ogromnie. Dziękuję bardzo i do następnego razu. Do następnego. Pozdrawiamy serdecznie i ciepło.